Siemaneczko mordeczki, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście mąż i żona. No widzowie, wiadomo, jeszcze tutaj małżeństwem, że tak powiem, nie jesteśmy. Ale patrząc na wasze komentarze, wszyscy tego chcecie. Ja sobie wsiadam do kombajnu i widzowie, mam do was jeszcze takie bardzo, ale to bardzo ważne i istotne pytanie. Tylko czekajcie, sobie wyłączę. Tutaj, okej. No z tej rury jeszcze jakoś będziemy wysypywać. Wy napiszcie hashtag żniwa, a wam przypnę serducho do komentarza, chociaż też głównym tematem odcinka dzisiaj będzie na pewno przedstawienie gospodarstwa. Kiedyś jeszcze bym powiedział, że dziadka właśnie Wiktorii, ale teraz jakby nie patrzeć, no to już jest to gospodarstwo oczywiście Wiktorii. My już znajdujemy się po żniwach, tak naprawdę zostały jeszcze dwa pola do skoszenia, ale mówię o tym właśnie kawałeczku. Nie wiem jak to za bardzo sypać i ogarniać, zaraz zawołamy Wiktorię, to może nam troszeczkę tutaj pomoże w workowaniu, bo nie mam już wolnej przyczepy. Chyba że widzowie, workowanie zrobimy sobie później, a teraz polecimy od razu kosić. Zaraz jakoś to mniej więcej ogarniemy, ja header sobie tutaj wezmę w dół. I mordeczki, ważna kwestia teraz do was, na tle tego kombajnu wam powiem, bo ładnie to po prostu będzie wyglądało. Czy byście chcieli tą serię dwa razy w tygodniu? Bo nagrywając serię, która robi tak fajne liczby, tak wiele osób na nią czeka. Ja widzę teraz po komentarzach, kiedy mąż i żona, kiedy mąż i żona. Nie pytacie już o inne za bardzo serie, a ona miała być początkowo raz w tygodniu tylko. To jak chcecie, żeby była dwa razy w tygodniu, to po prostu napiszcie w komentarzu, że chcecie tą serię dwa razy w tygodniu. Dla mnie to nie problem, a nawet bardzo duży plus, bo wolę nagrać sobie serię, która wam się bardziej podoba, niż serię powiedzmy jak PGR, które tak wyświetleniowo spadło, gospodarstwo po dziadku też wyświetleniowo spadło, także ta nowa seria myślę, że będzie bardzo fajną inicjatywą, jeżeli będzie dwa razy w tygodniu. Dobra mordeczki, chociaż powiem wam tak, w przyszłym tygodniu oglądajcie gospodarstwo po dziadku, bo będzie dosyć dobry odcinek. Ja tak troszeczkę też patrzyłem, jak dojechać na moje gospo, żeby wiadomo, wysypać to z kombajnu. I chyba będziemy musieli tamtędy lecieć dookoła. Albo tak jak w tamtym odcinku były problemy z przejazdem, to może znowu tamtędy jakoś po tych ścierniskach, po tych rowach. Tylko to kurde, jest całkowicie zwalony jest dojazd do tego pola, do innych nie ma problemu, a tutaj faktycznie ten dojazd jest tragiczny. I ja tak się zastanawiałem i myślałem, że dziadek właśnie Wiktorii kiedyś jak mi kosił, to widzowie od tamtej strony podjeżdżał. Bo tu jest taki delikatny przejeździk i tam dojeżdżasz do drogi polnej. Tylko pytanie, ja w tę drogę polną chciałem też ostatnio zajeżdżać, ale no nie za bardzo mordeczki ja się mogłem tam wyrobić, żeby tym headerem przejechać. No a przecież on też headera nie odpinał, tylko normalnie to wszystko sobie działało. Także nie mam pojęcia jak to będzie sobie wyglądało. My sobie wyładunek zrobimy mordy tutaj. Tylko ja może faktycznie bym od Wiktorii jakąś przyczepę pożyczył, to może jakoś inaczej by to lepiej wyglądało, wiecie. Tylko tu jak to znowu dosypać, może tym bizonem na klepisko tam jakoś dać. Dobra, na razie się tym nie przejmujemy. Pójdziemy, zobaczymy co ona tutaj robi, bo miała pójść na gospodarstwo do siebie. Przecież jak my to kosiliśmy, to dużo czasu nie minęło. O, hejka. Hejka. Ten, pożyczysz mi przyczepę? No, jasna, bierz. A polecisz ze mną kosić, bo kurde ja nie mam w ogóle drugiego kierowcy i fajnie byłabyś mi pomagała dzisiaj. No dobra, nie mam sprawy. Czekaj, bo to widzę masz popodpinane, a... Kurde, no bo widzowie tak zdecydowali i nie wiem, czy możemy tak pokazywać, czy chcesz, bo prezentację twojego gospodarstwa widzowie chcieli strasznie. No dobra, no to... Ja tu i tak nie, już trochę rzeczy dobra pokazałem. To czekaj, to wezmę 30, bo wiesz co, też mam taki delikatny problem. Nie wiem jak to zboże pomieścić, bo powiem ci, że sporo z tego wyszło. Dwa pola mam do skoszenia, to dzisiaj byśmy żniwa może skończyli na odcinku u mnie, a w kolejnym filmie byśmy już zaczęli u ciebie, dobra? To ja ci będę pomagał cały czas. Dobra, tylko jeszcze będę miała do ciebie prośbę, ponieważ muszę cię poprosić, abyś przetestował po prostu jeszcze przed żniwami u mnie mój drugi kombajn. Powiem ci tak, czyli bierzemy dzisiaj niebieskiego. Tak. No bo to u ciebie trochę jak naród będzie, na tym malutkim kawałeczku u mnie możemy przetestować. No powiem ci, że jeżeli chodzi o ten kombajn, to no wszystko sprawdzę przed żniwami, ja tutaj nie widzę żadnych problemów tak szczerze. Wszystkie paseczki sprawne, już się nic nie powinno zapalić, ani nic. To troszeczkę on jest uwalony, ale tutaj to nie ma aż takiego dużego problemu. Mimo, że się tam mało na tym też znam, bo przecież też w mieście mieszkałem, ale tak ja bym powiedział, że jest git, naprawdę. Chcesz... Wika, gdzie jesteś? Tutaj. Chcesz podjechać? Ty umiesz tym jeździć? Nie, czy zrobimy ci taki egzamin na przykład gdzieś w kolejnych odcinkach z koszenia u ciebie na gospie? Kolejnych. Kolejnych? Dobra, to jeszcze ja pojeżdżę trochę. Widzowie, jak chcecie takie egzaminy, ja w ogóle... Mam taki quiz dla ciebie fajny przygotowany, jeżeli chodzi o... Aj, ale to na razie za dużo widzowie, nie możemy wam zdradzić. Kurde, byśmy...
No ale to przecież ja cię nie będę wołał do takiej pracy. A jakiej? No bo tutaj mam... No wiesz, to tak za bardzo nie przeszkadza, no ale patrz, masz te takie drzewka mi pourastały tutaj przed polem, no nie? I ciężko jest przez nie przejechać czasami, takim na przykład większym kombajnem. Pasowałoby to, ja wezmę jakoś... to może nawet i sekatorem tym większym od dołu. Tylko kurde, nie mam takiego sekatora. Myślisz, że to będzie odpowiednie, jakie tutaj to wysypię? No nie wiem. Jak nie będzie deszczu, to przecież nic się nie stanie, no nie? Wysypałeś. Co? Plandekę powinieneś sobie podłożyć. No to plandeka powinna być, ale tu nie mam właśnie takiej plandeki, bo jedną miałem plandekę, to przyczepę to nieszczelno za ten, zategowałem. Żeby się zboże nie wysypowało i to tak, to tak to jest właśnie w tym życiu. No nie jest takie proste na takim malutkim gospodarstwie, to u was to tam wiadomo, że lepiej to wygląda i wszystko jest pięknie. Wiesz co, ja tak się zastanawiałem, jak ten twój dziadek świętej pamięci jeździł i doszedłem do jednego wniosku. Mogę ci pokazać, jakiego? Jak chcesz. Bo my wtedy jechaliśmy to przez te tory, no nie? No. A patrz, a tutaj masz... no jak ci to zaprezentować? Tak mi się przynajmniej wydaje, że on mógł tak jeździć, ale czy to będzie na pewno dobry przejazd, to powiem ci, że nie wiem, moja droga sąsiadko. O, tutaj widzisz, bo tu jest taki rów, że on nie jest aż taki głęboki. Dobra, tylko tu jest problem. Wiesz, czego się najbardziej boję? Tego? Przewrócenia tego kombajnu. Bo to nie mój i tak trochę by była lipa. No i ja tak patrz, ty idziesz za mną, czy nie? Tak, idę. Bo jak chcesz, to nie musisz iść, bo mogłaś wziąć 30 i od razu podjechać tam przyczepę odpiąłem, żebyś rąk nie brudziła. Aha. To byśmy może tą taką zieloną twoją podpieli. Bo tam wywrotka. A to bo ty... gdzie masz tą 30? No, przed gospodarstwem stoi. Znaczy no, w sumie na gospodarstwie. I patrzcie widzowie, tu jest normalnie droga polna i ja mam wrażenie, że on tędy jeździł, tylko kurczę bela, też będzie problem, bo ja nie wiem, czy tutaj się wyrobię. Ej Wika, ty już poszłaś? Tak, a co? A to nie jest Stasi, tak znam, to się jakoś... No nie, no nie ma bata, żeby tędy się zmieścić widzowie, no po prostu to jest... Nawet jak nie wiem, co bym zrobił, to nie ma bata, żeby się tędy zmieścić. Po prostu te dojazdówki są tragiczne. A to gdzie ja mam do 30 podjechać? Do siebie na gospodarstwo to zrobimy przedstawienie twojego gospodarstwa, wykosimy coś u mnie. Bo myślę, że nawet dzisiaj jeszcze jak Bizon zda egzamin ten drugi, no nie? Co? A to ta 30 to twoja przecież jest. No. No, no to po co ona u mnie na podwórku? No bo przyczepę od ciebie pożyczę, tak jak ten. A przyczepę. No, to możesz jakoś podczepić, jakąś wybrać. Tylko tam rąk se nie bruć, ja przyjdę, to ja mam ten. Ja rękawiczki, wszystko, to ja tam założę. Ja mam męskie ręce, to... Dobrze. Dobrze, jak tak. Widzowie pisali, że bardzo, bardzo fajna jesteś, wiesz? Tak. I mówili, że mógłbym cię wziąć na randkę. Ale nie wiem, czy to możliwe i wykonalne. Ja też nie wiem. Nie wiesz? Mówili, żebyśmy pojechali na tą imprezę na remizję, no ale to zobaczymy. Wszystko w swoim czasie, wiadomo. A gdzie ty jesteś? O, to już jesteś. O Jezu, gdzie tak szybko jedziesz? No powolutku zajeżdżam. Czekaj, bo tu trzeba... Czyli mamy niebieskiego testować teraz, tak? Tak. A gdzie nie stanąć na drugie podwórko wjechać, bo chyba jak już ja tak i tak pokażę tyle tego gospodarstwa, to myślę, że możemy zrobić od razu przedstawienie. Także ten masz no, na 100% do żniw przygotowany. Ja muszę ci w kolejnym odcinku, moja droga, zrobić jakiś egzamin taki prowizoryczny, chociaż na prawo jazdy, na kombajn, albo chociaż podstawową obsługę, to na dwa zestawy szybko te żniwa może jakoś przeprowadzimy, jak ja ci będę pomagał. Bo ciągnikami na drogę też nie chcę za bardzo cię puszczać, no chociaż tutaj no może policja nie będzie stała, to może nie będzie problemu. To jak, moja droga, zaczniemy to przedstawienie gospodarstwa twojego? Od początku będziesz omawiać, czy jak? No w sumie to byłeś na gospodarstwie, to możesz przedstawiać. Aha, widzą, dobra. Ej, a tutaj macie ryby? Gdzie? Nie. W oczku? Co, w oczku wodnym? No, są. Ale to jakieś małe pewnie, no nie? Bo tutaj ile to jest? Tak. Nie wchudź, będziesz miała ciapy mokre! Co ty robisz, dziewczyno?
A woda taka, powiem ci, że czyściutka. No tutaj widzę, że macie... To są buty. No ja tam, Boże, ja nazywam czasami ciapy na buty i też jest dobrze. Tutaj mamy no, tak... No ładną folię, jak chcesz zobaczyć. Tutaj no pomidory, no to... To nie jest nic takiego nadzwyczajnego dla widzów, wiesz? Chcesz dać ci pomidorków do domu? Naprawdę? Mogę ten pożyczyć? Znaczy wziąć? Dwa? Trzy? Pożyczyć to raczej nie, bo raczej jak zjesz, to mi nie zwrócisz, ale... No to dobra, ale to ja bym chciał jednak tak ze trzy pomidory. Mogę ci porozumieć dać. No i ten, a masz cebuli? To ja bym jeszcze z taką cebulką i ze śmietanką zrobił, to nie będę musiał kupować, bo ja cebuli nie mam. Tak, masz, proszę. O, dziękuję. Czekaj, to ja sobie zaniosę od razu do domu. Czekaj, jeszcze cebulę ci dam. A, no to dobra. Czekaj, zamknąć ci to? No możesz zamknąć, dziękuję. Dobra. Dobra. O, jeszcze cebula. Ja nie wiem, gdzie dziadek rzędy ma. Z cebulą? No tak, no bo już tutaj rok temu byłam. Ale może mają gdzieś cebulę, może zobacz ty, może gdzieś mają, wiesz, że ona schnie, no nie? No. O, co to jest? Ziemniaki, tak? No ziemniaki, co, nie poznajesz ziemniaka? No nie widziałam. Zamknąć ci to? Wszystko będziesz po mnie zamykać? No jak ty będziesz wszystko otwierać, no to ja muszę wszystko po tobie zamykać. No jeszcze tutaj się przejdę, zobaczę co tutaj jest. Ja tutaj w niektórych miejscach to nie byłam, nie pamiętam ich. To czekaj, bo... Dobra, z domu ci dam cebulę, dobra? Dobra, to jak z domu mi dasz, to nawet będzie lepiej, bo już będzie taka gotowa. To może dawaj to przedstawienie. A wy już kiszonka wam się pokończyła cała dla tych? Dla krów? Poczekaj chwilę. Bo widzę silos pusty. Chodź tu. Idę, tylko ja nie wiem, gdzie ty jesteś. W domu. O, idę. Ale ładnie tu jest w ogóle z tyłu. Patrzcie, ile tu jest maszyn, widzowie. Masz. Czy mogą być cebule? No, trzy mogę wziąć, bo jak trzy pomidory, to i będę akurat trzy, to i na kanapki będę. Dziękuję. Proszę. Ja ci też coś dam w zamian, tylko jeszcze nie wiem co. Dobra, sobie zanoszę, to nie będę z tym chodził, miłość. Widzowie, z tymi cebulami i pomidorami. Sobie położę na razie gdzieś tam pod domem. Co? Miłość mi dasz. Tak? Miłość ci dam? Dobra. Oczywiście miłość do żniw, dobra, nie? Zostawię sobie. Będziesz żniwować u mnie. Dobra, to będziemy żniwować. Dobra, zaczynamy to przedstawienie, widzowie, żeby wam pokazał już po kolei. No tutaj widzieliście, tutaj miejsce na belki, no to z ulicy też to tak naprawdę widać. Mamy ciągnik numer... To jest ten największy u was po remoncie. Ursus. Ursus 1614, odpalisz go? Umisz czy nie umisz, babo droga? Ej, no coś tam umiem, no. Coś tam umiem, no. Tu jest taki remoncik, widzowie, zrobiony. Ja pamiętam, jak dziadek jeszcze to remontował chyba ze 2 lata temu. To naprawdę rewelacyjny ciągnik, no nie do zajechania. Opór. Opór też ma. Opór. A to skąd jest też takie przysłowie jak opór? Nie znam. Oporową jesteś dziewczyną? Tak. Mamy... co to jest? Jakaś 902 Ursusa chyba z metalfachem. 30, no ale to, widzowie, oczywiście jest moja, także tutaj... nie będziemy tego prezentować. Bizona, wiesz co, ja może Bizona, czekajcie, BSK, jeszcze jest przyczepa, też taka starsza, no twój dziadek, no to takim fanem był bardziej tych starszych rzeczy, no nie? Wezmę tego Bizona, od razu odpalę, niech on się grzeje, jak mamy go testować. Tu jest logo tego, New Hollanda! Gdzie? No gdzie w ty, w kombajnie. Odpalam, żeby się grzał ten Bizon. A. Ej, no normalnie... Niebieski John Deere. Niebieski John Deere? Bizon Z058 Rekord. Ale on ma tu też te oznaczenia New Hollanda. To jakieś takie... Inaczej to modelowo jakoś chyba wyglądało. Może to już na licencji New Hollanda on był robiony jako ostatnie te, bo New Holland wykupił Bizona. Nie mam właśnie pojęcia, widzowie. Musicie napisać mi w komentarzu, co, gdzie i jak. Tutaj wam otworzyłem, no bo tutaj krowy są. To też sobie pozwoliłem. Krowy oczywiście sobie żrą. Może byśmy przeszli tutaj do tego, do hali w sumie. Jakiś agregacik, 3,6 metra ten bomecik. Ty Wika, ja tu jestem już. No dobrze, ja tylko zamykam klapę, bo nie zamknęła się. A, dobra. Siewniczek 3-metrowy. O Boże, sarna wleciała. Hasja? Nie ma. Jakaś hasja 3-metrowa.
Tutaj mamy kosiareczkę Kuna, to takie nowe te sprzęty macie? To jest nowiutkie, patrz, to nawet nie jest porysowane, nic, ładne to. Ty, to dziadek też twój coś kupował ostatnio? No to w sumie tak, jak tak, ciebie nie było, to ty tam... Co? Właśnie to kupił, mówił przez cały czas. Siewnik Amazonka 4-metrowy, kurde, też nowe. To wy to macie? To jest tak rzadko spotykane. Ten Orkan Z320 do tego, do kiszonki, ale ładna maszyna. Ty, Wika, jeszcze zadbane nawet. I Neptun nawet jest, ja cię kręcę. To wy... co, ale mój dziadek to dbał o maszynę. No ja widzę, że zadbane, no tutaj hala też pobudowana, a buraki macie, jak tego Neptuna macie, czy w tym roku nie było? Nawet nie wiem, nie zaglądałam, tak ci szczerze powiem, w papiery. Może śmiesznie, może nie śmiesznie, no, ale nie miałam kiedy, nie? Aha. Tutaj mamy jakieś radełka do ziemniaków, tu jest... coś też takiego jak tamto, coś, co to jest? Skąd mi to wiedzieć? Skąd mi to wiedzieć? To jest chyba do buraków, widzowie. Tu się siedzi, nie? No tu się siedzi, no, ale to jest siedzenie takie jakby jeszcze do konia montowane, takie starodawne. Ale ja spoko. Nie wiem, co to jest, a ty się mnie pytasz, co to jest. To no ty ja jesteś nie wiem, chłopem, ty... to ty powinieneś wiedzieć. No ja jestem chłopem, ale ja takiego to pierwszy raz to oczy jak widzę. Chcesz, to możemy się pokąpać razem w basenie. Jaki basen duży nawet macie! Kurde, ale ty to luksus masz życie. Ja to tak nie mam. Ty masz basen jak ja pół podwórka. Dziewczyno. No i co? Ja... Aj, dobra. Tu jakiś... paszowóz, to karmidło jakieś dla zwierząt podczepiane. Mulcher od Landstala też nowiutki? Ty, no to ten twój dziadek, to powiem ci, że on tutaj jakieś próbował rozwijać to gospodarstwo. On nie stać w miejscu. No nie? No tak, tak. 12,22 po remoncie. Boże, ten ciągnik też tak pięknie wygląda. Autosanki po remoncie, czy zadbane, no to jest po prostu... Twój dziadek to był kawał... Nie wiem jak to nazwać, ale osoby dbające o gospodarstwo w pozytywnym znaczeniu. Agromasz nowy. Jakiś gruberek. O, świnki! O! O! Coś dużo się zaklinowałaś chyba w drzwiach. Nie zaklinowałam się. Ej, kaczki nawet tu chodzą. Do tych wchodzą do obory. No, to są łagodne świnki, także. A możesz pogłaskać jedną? Ty się bawiłaś kiedyś ze świniami, a kiedyś powiem ci, że jak byłem mały, to się bawiłem ze świniami. No, pogłaskałam. leci widzowie dalej. Tutaj mamy przystawkę, widzę, że do kombajnu. Jakaś stara przetrząsarka, zgrabiarka, to gdzieś w ogóle ciągnik porozwalany. Piwnica na ziemniory i różne rzeczy. O, tą przyczepę bym wziął. Wika, ty chodzisz w całkiem, całkiem innymi śladami niż ja. Bo ty w ogóle idziesz, latasz tak zamiast po kolei wszystko, no ty tak po całym podwórku jakbyś życia. Oj, przepraszam, maszyn byś nie widział. Dobra. Unia, widzę piąteczka. Boże, opryskiwacz jaki. One nie miały takich bardziej kolorów czerwonych, a ten to taki już wyblakły, widzę. Rex 2518, bardzo fajny. Rozsiewacz do wapna, do nawozu. Sipma. Też rzadko strasznie spotykana PS 1221 Pharma Plus. To jest chyba jakaś już nowsza generacja tych SIP, co były te Z269 na przykład. To co, teraz tędy wychodzimy? Nie. No gdzie tam? To po kolei. No to gdzie? Bo ja nie wiem, gdzie mam iść. To nie moje gospodarstwo nawet. To skąd ja mam wiedzieć, co tu się dzieje? Wszystko tak zamykasz za sobą? No, a po co ma być otwarte? Żeby złodziei przyciągnąć? No, w sumie tutaj racja. Byłeś? Nie byłem. Agromet Pionier Z644 i... też agromet, tylko jakiś inny do zbierania trawy. A to jest do ziemniaków. No to powiem ci, że wy to tak mało tego pola raczej nie macie, jakby takie maszyny. Jakiś stary opryskiwacz w ogóle drugi stoi pod plandeką. Janpol, to też polska marka? Rozsiewacz? Widzowie, nie wiem. Piszcie mi w komentarzu, jak ja czegoś nie wiem, bo to jest Janpol, to chyba polska marka. Przynajmniej tak się wydaje, Pol jest w nazwie. To już widziałem. Ło, jeszcze wózek nawet na header macie do bizona. Ja ci kręca. Ty, no rewelacja. Tutaj mnie się to podoba, to gospodarstwo. W ogóle o to trzeba było wyrzucić, co to jest. No. A nie. Boże, ja chciałam to wyrzucać, a to jest wkopione w ziemię.
Nie, no, no to ja, jak byś to podniosła? Jak to jest, to wiesz, ile waży? O, tutaj trzeba by było porządki zrobić, jakbyś im pomógł. No, to porządek możemy zrobić u ciebie, bo tutaj te śmieci, jakieś woreczków, cegiełki. Trochę tutaj syfu jest, jakieś beczki stare po nie wiadomo czym. Jak trzeba by było ci jakąś maszynę pożyczyć, to mów śmiało, coś ci pożyczę. Dobra, no to ja, to wiesz, dzisiaj to już sam tak zaproponowałem właśnie pożyczenie tej przyczepy, bo kurde, jak mamy kosić, bo u mnie skończymy, to widzowie, jeszcze dzisiaj zaczniemy u Wiktorii, tak naprawdę, bo u niej no roboty będzie dużo. Pług, ile to ma skibów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem skibów aż? Jakiś podurywkowy musi. Ja pierdzielę, brony piąteczki, jak to ładnie wygląda. Siewniczek, jak ta kaczka popierdziela, patrzcie. Kosiareczka jakaś widzę. Też agrometa, meduza. Oho, i chyba też dziadek jakieś nowe nabytki zrobił, tej Talex. Skrabiareczka, beczka, widzowie, rozrzutnik N218, też 5-metrówka. Przyczepka na zwierzęta. A i od Talexa też widzę, że jest przetrząsarka. Dziewika jesteś? Tutaj. Za tobą. Jaka ładna talerzówka w ogóle z tamtych lat. Nawet z miejscem na obciążenie, jakie to jest piękne. Ja lubię takie starsze, nie wiem czy wiesz rzeczy. Ej, nawet macie przystawkę i wózek. Co? Właśnie widzę. Ej, wy nawet macie ten wózek na header z przystawką do tego. To chyba do trawy chyba cięcia, tak mi się wydaje. No pokosówkę, ja pierdziele. Drugi w ogóle rozrzutnik. Owijarka, tutaj jeszcze cyklop jakiś stary stoi. A tu są krowy na pastwisku, widzowie. To jeszcze pastwisko tu macie, to wy aż taki teren macie duży? Tam ile balotów. A, to dlatego kiszonki nie macie, bo macie w balotach też. Ładnie to wygląda. Tutaj mućki, znowu. Ty, no to już chyba tyle. Tam jeszcze widzę jakiś stary samochód, ale to też w krzakach coś stoi. Nie będziemy się przyglądać. Co, Wika, ruszamy na pole? Jasne. Chyba, że nie masz czasu mi pomagać, to żaden problem. No jasne, jasne, tylko że właśnie z kiszonką mam problem, nie? Mhm. A krów. No ale tam masz w tych balotach powijaną też kiszonkę z trawy, no to też można karmić, no nie? Będziesz, no ale musiał im pomóc. Z kukurydzy zrobimy, jak będzie sezon, no to ja ci pomogę, no nie? To przyczepy wszystkie podczepimy, czy rozrzutniki, nawet burty dodatkowe. Co, chcesz jakiś pierwszy egzamin dzisiaj zdać, jeżeli chodzi o cofanie na przykład? Nie. Czego? Nie cofniesz do tyłu, no, tym cofanie. Ursusem? Chcesz 130? Nie, raczej nie. To nie jest takie trudne, jak się wydaje o to. Ale powiem i ci, że... Jesteś? A, już będę cofał właśnie do tej przyczepy. Ale budynki też, jakby nie patrzeć, no to wy macie naprawdę, no... One nie są najnowsze, ale są takim... Mi się podoba, wiesz co? Że twój dziadek, jak budował to gospodarstwo, to tutaj jest zrobione w takim spójnym klimacie, można powiedzieć, te budynki, no nie? Mhm. Bo wszystko masz z tego, z suporku. Dodatek czerwonej cegły. No to się naprawdę komponuje mi się, widzowie, to gospodarstwo wygląda przepięknie, tak szczerze. Oczywiście, oczywiście, Fikano, chyba powiesz, że ja mam lepsze, no nie? No tak, tak. Tak, ja mam lepsze, no tak właśnie. Ten, no. Dobra sprawa, bo ja mam lepsze, widzowie. Tu jakbyśmy zamieszkali, to by było. A właśnie, a dom jak tam? Też widzę, że duży, no nie? A dom tak, tu spory bardzo. A ile tam jest pokoi? Czekaj, 2, 4, 5. Aha, to taki już ładny. Oczywiście, no 5 więcej, bo jeszcze łazienka, kuchnia, nie? Ej. Polecisz za mną ciągnikiem, żebym dwa razy nie jeździł? Polecieć nie polecę, ale pojadą. Tutaj raczej nie powinni stać. Pojedziemy tam w lewo na bliskie pole, to tam przecież nic się nie stanie tam. O jakim ciągnikiem mam jechać? 30 masz tam podpięte. Ej, tutaj w ogóle tak ten header inaczej całkowicie w tej kabinie się czuje niż w tamtym bizonie. Jest całkiem co innego, inny całkiem komfort. Chederek, nawet... Jedziemy teraz jeszcze do ciebie, czy do siebie? Już do mnie? A jak do siebie? Ty już pokosiłeś wszystko? Nie, ja jeszcze dwa pola mam. A, to dobrze, bo ja myślałam, że ty tylko za jedną masz pole. No co ty? Już aż tak mnie nie oczerniaj, że ja jestem taki biedny. No nie oczerniam tylko po prostu. No, nie wiedziałam, no. No rozumiem.
Ej, fajnie się tu jeździ, naprawdę jest to mega sprawa ten kombajn. No już taki bardziej kabina rozwinięta. Fajnie, fajnie. Naprawdę twój dziadek, ale to też widać. Kurde, no takie to zadbane jest wszystko. No tam wiadomo, widzowie, jak trochę, nie wiem, w co niektórym miejscu farby nie macie jakieś delikatne pobrudzenia, to tam już nie przesadzajmy, te maszyny muszą pracować, no nie? Tylko tu się, Wika, zatrzymaj się, rozejrzyj, bo żeby pociąg żaden nie jechał, żeby nic się nie stało. No i tak pod górę też tak, tak średnio ten kombajn ma ochotę jechać, ale ze z góry to już powiem wam, że ładnie leci, ile tutaj, 22 na godzinę można sobie tym ruszyć. Sieczkarnia jest, kolorystycznie to wszystko. Powiem wam, że do tego rekordu bo to jest Bizon ogólnie rekord, jakby nie patrzeć, ze 0,58 to mi by pasowało. Zaraz wam powiem, co by mi pasowało, widzowie. Czyli troszeczkę większy właśnie header, wiecie. Jedziesz tam, z tyłu za mną? Jadę, jadę. To jedź, jedź, jedź. To tutaj już, to jest twoje pole? Tak. No też nieduże, ale wiesz, zawsze to coś, no nie? To na razie mam czekać tutaj, tak? No zajść normalnie sobie w ten pokos, co ja mam. Tu będzie chyba większy zbiornik, ja nie wiem, czy to w ogóle przyczepa wyjdzie z tego, wiesz? Moja droga, bo na drodze nie stój, bo jak policja najedzie i będzie chcieli prawo jazdy od ciebie na traktor, to żeby nie było, wiesz, jakiś przypał potem. Bo też widzowie, no to może nie tyle, że ryzykujemy z Wiką, no bo ja jako tako kombajnem też nie mogę jeździć. Ja prawo jazdy na to nie, znaczy to nie jest prawo jazdy na kombajn, tylko to jest jakiś tam kurs trzeba mieć chyba, czy coś takiego, jak ja pamiętam, ja tego nie mam. No i trudno, po prostu po wsi się jakoś tam jeździ. Wika nie ma prawo jazdy na to i na tamto, także też jakoś tam ryzykuje i sobie lata. Ja bym sobie zrobił, wiecie co, chyba na biegach tutaj, bo będzie problem z takim przerywaniem właśnie tego. Niby tam jest jedynka, dwójka powbijana, no teraz na jedynce to leci normalnie. Jak sobie pozbijał te biegi. Jak? Idzie? Dobrze wszystko? No powiem ci, że ten kombajn, no sprawdzę, no tutaj, no co, no wczoraj popatrzyliśmy przecież na te paski, to nie są oni poprzecierane, no tutaj nie powinno się. No głównym takim problemem, no to największym... Takie malutkie masz to pole? No, takie malutkie. Wiesz, takim głównym problemem i największym podczas żniw, jak się tego nie sprawdzi, no to może być pożar. No to już jest takie największe zmartwienie rolnika, że tak powiem. No ale tutaj, no dla mnie to jest naprawdę tamten kombajn jest... A twój dziadek w ogóle przed tym, przed pojechaniem do szpitala, to on jeszcze tutaj nie majstrował coś, nie sprawdzał tych kombajnów, że one były wystawione? To znaczy nie, no i tak jak ci mówiłam ostatnio, że były przyszykowane do sprawdzenia, że taki pan Zdzisław miał przyjechać obejrzeć. No to wiem, to mówiłaś, ale tutaj powiem ci, że no to wygląda jakby naprawdę, no ktoś już to sprawdzał wcześniej. No ja dziadek dba o tę maszynę, to co? No to wiesz, to co roku też nie trzeba jakoś bardzo tego sprawdzać i kontrolować, ale to różne są przypadki tak naprawdę, powiem ci, że... To nie u dziadka, on cały czas. W tym roku powiem ci, że było sporo, tak jak się, nie wiem, śledzisz TikToka na pewno, bo teraz każdy tak naprawdę śledzi tego TikToka, no nie? No tak, tak. No to wiele pożarów było, szczerze mówiąc, od groma na TikToku, różnych maszyn, nawet jak ludzie prasowali później. Będę musiał od kogoś pożyczyć prasę, tylko nie wiem od kogo. Bo wiesz co, te od was, jak zrobię te belki okrągłe, to ja tego z pola nie zwiozę. Jakby nie patrzeć, będę musiał jakoś to mało... Zwiozę, przyczepę ci pożyczę. No ale to jak załadujesz rękami? To trzeba było tego tura twojego, ale gdzie ja to będę trzymał, takie duże? A tak małą kosteczkę jak mam, to se wrzucę normalnie do stodoły, do mnie i spokój. Pokosimy, widzowie, wszyściutko i będziemy ruszać tutaj właśnie na tą chyba imprezę Wika, no nie? No. A czym będziemy jechać? Motorem tym moim? No gdzież motorem? Ja bym ci dał kozić, tylko... Masz jakiś w ogóle? Co? Samochód jakiś w ogóle masz? Nie. A co? O matko. Co? No to przecież to motor. Motor też jest fajny, tylko że w zimie jest większy problem. Ale jak trzeba, to ja kupię samochód. To znaczy, no specjalnie kupisz samochód, żeby pojechać ze mną na ten? Na imprezę? Tak. No?
No ja nie wiem, czy chcesz, jest taka ładna pogoda, ja to motorem bym się nawet i przejechał, to mi to jest, wiesz, mi to jest bez różnicy, no ale dobra, to... No dobra, może być motorem. Ale jeździłaś kiedyś motorem? Nie. Nie jeździłaś? Nie. No to będziesz miała taką pierwszą swoją życiową, jakby nie powiedzieć, przejażdżkę, no nie? Myślę, że ci się spodoba, ja cię nawet nauczę o tako jechać, to może i ty pokierujesz trochę tym motorem. Zrobimy jakieś tam testy. Myślę, że będzie fajna sprawa. To nie jest ciężkie, bo tam tylko masz parę biegów, no i tylko no, gazu dodajesz, hamulec, no to tam też hamujesz nogą i ręką, no to tak, no nie jest to na pewno trudne, na pewno większą filozofią moja droga będzie jazda, nie wiem, takim bizonem albo czymś, no nie? Ale w kolejnym odcinku już będziesz kosić. Okej, okay, dobra. Bo ja cię nauczę, ja cię nauczę, to jest... Aby tylko uważać, aby tylko uważać, żeby może na kamień ja nie najechać. Może ja teraz mogę spróbować, jak mi chcesz dać. Chcesz teraz spróbować kosić? Tak. Tylko to ja muszę ci wszystko wytłumaczyć, to nie wiem czy teraz, czy już, bo to już praktycznie nie wiem, ja zaraz będę vloga kończył, wiesz? No dobra, no to następnym razem. Bo tutaj jest też przejazd od tej strony, byś... O kurde, jak tu drzewo jest blisko! Ja pierdziele! Jakby mnie tylko. Jakby mnie zobaczył widzowie w porę, jakbyśmy się zagadali, to by był dopiero problem. No jeszcze na raz i będzie pole skończone. No widzowie, no na kolejne pole, no to ja już was dzisiaj na pewno nie będę zabierał. Też jest taki malutki kawałeczek. Na pewno trzeba będzie to poworkować, to pewnie gdzieś w kolejnym odcinku sobie to ogarniemy. Jeżeli chodzi o workowanie, jeżeli chodzi o chowanie tego wszystkiego, jeżeli chodzi o zboże gdzieś tam do stodoły. Kurde, ale wy też nie macie silosa, no nie? Jak ja chodziłem. Nie, jeszcze nie, ale mam w planach w ogóle to kupić, bo to jest jednak przydatna chyba rzecz. Nie, no silos to jest wygoda, naprawdę, no bo tutaj, to wy w tej hali trzymacie zboże, tak jakby na betonie, no nie? Tak, no tam blendeki rozcielone są i tam, no. Tak kurde, no silos to jest mega wygoda, no a szczególnie jak wy macie już i poziom gospodarstwa taki... Chciałam cię jeszcze poprosić, żebyś pojechał ze mną kupił, żebym nie kupiła, wiesz, czegoś takiego. A to silosy nie, będziecie jeszcze przed żniwami będziemy to robić? To znaczy nie, no, no spokojnie, już chyba na następny rok, żeby były, a, nie? No to bo może być... już jakoś tak, no nie chcę wszystkiego tak na raz, bo tutaj pogrzeb i... Tutaj trzeba sprawdzić te maszyny i tutaj trzeba wykosić to i... Tak, no jest roboty, jeszcze duże. Szczególnie, że to widzisz, to śmierć przyszła w takim okresie... No, mocno pracowitym na gospodarstwie, jakby nie patrzeć. No ale to co zrobisz, no nikt tego nie wybiera, no nie? Smutna informacja. Nie, ale chyba nam sprawnie idą żniwa, jak sobie razem tak pomagamy, bo u mnie już dwa pola skoszone, żadnej wpadki ani nic nie było, tylko tak no dobrze to wygląda wszystko. No, powiem ci, że myślę, że we dwoje jakbyśmy prowadzili jedno gospodarstwo, to byśmy nie zginęli. Co no tak, masz rację. No. Można było, wiesz, no ja nawet by te moje pola jakoś przepisać nawet na ciebie i żeby to wszystko szło, tylko to jak to później, aj, to nie będziemy tak rozgraniczać. Możesz wyrównać to przyczepę, jakoś podjechać albo zrób od razu nawrotkę, dobra? Okay. Jakoś tu za mną, bo ja już mam, tak do końca dojeżdżam. Dobra, widzowie, to sobie zrobimy, żeby rura od razu była roztwarta, jak to mówią. A nie wiem, czy dziecka będzie ogólnie targać tą przyczepę z takim obciążeniem, ale będziemy widzowie widzieć zaraz. No nie wiem, ten kombajn takie, on ma czasami takie zrywy, przerywy, że jest, nie wiem, czy mu ciężko, czy co, no ale to raczej mało możliwe, no bo przecież tutaj wszystko jest elegancko zrobione. No i drugie pole wykoszone tak naprawdę, widzowie. Jeszcze zostanie nam tylko jedno. Podjeżdżasz? O, elegancko! A widzowie, jednak jazda 30, no to wiadomo, że to nie jest najtrudniejsze wyzwanie świata. No i nawet idealnie podjechałaś! Pięknie! Ej, też to widzisz, co ja? Co? Twój dziadek nawiedził przyczepę. Wiktoria, patrz, co się dzieje. Widzisz? Duchy! O, matko! Naprawdę! Ona a sama... A się tak robi? Nie wiem, ona sama ucieka.
Nie wiem, czego ona tak robi. Ja pierdykam, nawiedzona widzowie przyczepa. Nie wysypie. Nie wysypie się, bo już chyba skończyło się nawet sypać. No dlatego mi się tak niewygodnie jedzie z tą przyczepą. Ona... cały czas ściąga. Ona sama, patrz! Ja cię krycę, nie wiem co tu się widzowie dzieje, ale w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale już jutro o godzinie 9:00. Nara.